Witam wszystkich na moim nowym kanale. W pierwszym odcinku chciałbym Wam pokazać Scion iM jako Toyota. Nie wiem, czym on może się różnić od europejskiej wersji. Być może kamerą cofania. I być może tym, że to jest automat. To już jest Toyota iM. Co ciekawe, Toyota stworzyła markę Scion w 2002 roku. Jak niestety zlikwidowała ją w 2016, przenosząc część modeli pod markę Toyota. Toyota jest już w manualnej skrzyni biegów.